Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Zebrani. Bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w pierwszej, w zasadzie mojej, jako posłanki stacjonarnej Radzie Miasta Gdańska. Byłam u Państwa już kilkukrotnie i na posiedzeniach, i na komisjach, ale dotychczas wirtualnie, więc dzisiaj mam możliwość zobaczenia Państwa po raz pierwszy. Spotykamy się rano. Większość z nas przyszła tutaj ze swoich domów, wzięła prysznic, zjadła śniadanie, napiła się kawy. I tak samo, to samo spotyka osobę, w imieniu której tutaj przychodzę. W swoim mieszkaniu, czy też w mieszkaniu, w którym przebywa, obudził się także pan Sławomir, który mieszka w swoim mieszkaniu razem ze swoją żoną Weroniką i 12-letnią córką. Ci państwo w 2005 roku nie byli jeszcze małżeństwem, nie byli jeszcze rodziną. Pan Sławomir był osobą bezdomną i otrzymał lokal komunalny od miasta, spalony i po zalaniu. I za możliwość wyremontowania tego lokalu miał stać się jego najemcą. Wyremontował lokal, włożył w to 70 tysięcy złotych, pracując jednocześnie jako stróż po 250 godzin w miesiącu. Wymienił okna, wymienił drzwi, wymienił podłogi, wymalował ściany, ale nie miał kratki w WC. WC, które ma 1 m2, które sam tam zainstalował. I nie dostał zgody na to, żeby stać się legalnym najemcą tego mieszkania. Dzisiaj w tym mieszkaniu, w którym pokój ma 11 m2, mieszka razem ze swoją żoną, chorą i ze swoją 12-letnią córką. Śpią razem w trójkę na jednej kanapie. Byłam tam wczoraj razem z urzędnikami Urzędu Miasta Gdańska i pani Weronika powiedziała mi, że nie mogą wstawić łóżka dla córki, dlatego że nie byłoby wtedy miejsca na jej biurko, a musi przy czymś odrabiać lekcje. Ze względu na tę ciasnotę, pan Sławomir kilka miesięcy temu postanowił uregulować swoje sprawy po latach i napisał do Urzędu Miasta Gdańska z prośbą o uregulowanie jego statusu, ponieważ chce ubiegać się o większe mieszkanie. I otrzymał informację od Urzędu Miasta Gdańska, że nie ma prawa do tego lokalu i ma go opróżnić. Ma go opróżnić z siebie i swojej rodziny, bo jak tego nie zrobi, to będzie eksmitowane. Szanowni Państwo, ja tutaj przychodzę, bo ja nie rozumiem tej sytuacji. To po prostu się nie mieści w granicach mojej wyobraźni. Nie mieści się w granicach mojej wyobraźni to, że niedawno, kiedy zajmowałam się sprawą gruntu arcybiskupa Głudzia, który dostał ziemię wartą 500 000 zł od miasta za 4 000 zł i przez 10 lat pasł tam Daniele. A potem na 2 miesiące przed upłynięciem 10-letniego okresu, kiedy można było zaskarżyć jeszcze tą decyzję, proboszcz parafii postawił tam różnego rodzaju figurki, to Urząd Miasta zrobił wszystko, żeby udawać, że wszystko jest w porządku. Także byłam tam wówczas na wizji lokalnej. Byłam tam na przykład z panem rzecznikiem Urzędu Miasta Gdańska. Nomen omen Danielem także z tym celem. I powiedziałam mu, szanowny panie, nie ma żadnej dokumentacji, że w tym miejscu przez 10 lat cokolwiek się działo. Że były jakiekolwiek wydarzenia sakralne zgodnie z umową. Na co pan rzecznik powiedział mi, ja też nie mam zdjęć ze wszystkich swoich imprez. Pan Sławomir, który zajmuje lokal, gdzie pokój wynosi 11 m2, zgromadził całą dokumentację zgodnie z umową. Zgromadził też informacje na temat kratek wentylacyjnych w tym mieszkaniu. Przyszedł kominiarz i powiedział, że kratka wentylacyjna jest tylko w kuchni, ponieważ nie było jej w toalecie, o czym on nie wiedział, że musi mieć tą kratkę wentylacyjną, ponieważ była ona zwyczajnie zamurowana, to
nie uznano jego całego remontu, który wart był 70 tysięcy złotych i dzisiaj czeka go eksmisja. Nie mówiąc o tym, że nie ma na ten moment możliwości zamienienia tego mieszkania na większe tak, jakby chciał, żeby móc żyć tam ze swoją rodziną. Uważam, proszę Państwa, że polityka mieszkaniowa Gdańska jest czymś, co powinno być priorytetem. Nie tylko zajmowanie się ziemią dla kościoła, nie tylko zajmowanie się deweloperami, ale także pomoc takim ludziom jak pan Sławomir. Dlatego, że w Polsce mamy niedobór według różnych szacunków od 600 tysięcy do 2 milionów mieszkań. W Europie to Polacy najdłużej mieszkają z rodzinami. 50% ludzi w Polsce zarabia mniej niż 4 tysiące złotych brutto. Wynajęcie mieszkania w Gdańsku przy szadułkach to jest koszt 2,5 tysiąca złotych. Jeśli więc mieszkamy w mieście, które szczyci się tym, że stoi za wolnością i godnością i solidarnością człowieka, to chodzimy razem w marszach równości, ja także w nich chodzę, ale uważam, że powinniśmy także dbać o godność ludzi, którzy starają się żyć dobre życie, którzy wychodzą z bezdomności i którym nie należy ciągle na każdym kroku mówić, że brakuje im jakiejś kratki w toalecie, tylko po prostu sprawić, żeby mogli to, w co zainwestowali, dostać na zasadach takich, że urzędnik, który jest zatrudniony za nasze pieniądze, po prostu nie tylko macha papierami i mówi, to jeszcze musicie mieć, to jeszcze musicie dostarczyć, to jeszcze musicie pokazać, bo tak to wygląda, wczoraj to widziałam, ale mówi, ja to załatwię, pomogę to załatwić. Zwracam się do państwa radnych i do pani prezydent miasta o zmianę tej sytuacji, bo dzisiaj w mieście Gdańsku bezumownie korzysta z lokali komunalnych i socjalnych kilka tysięcy osób. Wkrótce będę miała szczegółowe dane na ten temat. Kilka tysięcy osób. I czy wiecie państwo, z jakiego powodu tak jest? Czy wiecie państwo, czy to jest z powodu właśnie tej przysłowiowej kratki do WC? Wydaje mi się, że w mieście takim jak Gdańsk, o tak ogromnej tradycji i tak ogromnych ambicjach, polityka mieszkaniowa powinna przede wszystkim charakteryzować się godnością. Godnością człowieka, który jest wykluczony, który z różnych powodów nie ma tego mieszkania kupionego na rynku, bo dzisiaj jest naprawdę o to coraz trudniej. I tym ludziom się pomaga. Cała armia urzędników dzisiaj zajmuje się tym, żeby zajmować się polityką komunalną. I wnioskuje o to, żeby takie kwestie jak nagradzanie urzędników i przygotowanie być może specjalnej komórki, która będzie wspierała ludzi w rozwiązywaniu ich problemów, a nie ciągłym dodawaniu kolejnych administracyjnych potrzeb, powstała. Bo jeśli tak będzie, to miasto, w którym ja także mieszkam, rzeczywiście będzie mogło mówić, że stoi po stronie godności i po stronie solidarności z ludźmi. A dzisiaj jest tak, że miasto bardziej zajmuje się deweloperami, a kwestie tego typu spraw jak pan Sławomir składa na ręce organizacji społecznych, Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej albo dzielnicowych radnych, takich jak Aleksandra Kulma, która takimi sprawami zajmuje się na przykład w Dolnym Wrzeszczu i ciągle ma kolejne sprawy. To jest mój wniosek do państwa jako posłanki Lewicy. I mam nadzieję, że oprócz tych wielkich imprez, wkrótce będziemy obchodzić kolejną rocznicę i będą wielkie wydarzenia Solidarności, będziemy także mogli jako gdańszczanie i gdańszczanki poszczycić się solidarnością przez małe S i dawać godność ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują od ludzi, których opłacamy z naszych podatków. Dziękuję bardzo.